Wiecie, wiara pozwala nam zajrzeć tam, gdzie nasze oczy fizycznie nie zaglądają i dlatego cieszymy się tym naszym wspaniałym królem, zasiadającym na tronie chwały. Wielu ludzi sobie myśli, że, że chrześcijaństwo to jakaś religia, chrześcijaństwo to żywa społeczność z żywym Bogiem na żywych warunkach, że my przez wiarę patrzymy w to wspaniałe Niebo, nawet nie to niebieskie, ale tam, gdzie siedzi nasz król chwały. I my wiemy, że on tam poszedł przygotować nam miejsce. Oczekujemy jego powrotu i chcemy być tu znalezieni w stanie gotowości. Jesteśmy dzisiaj jego armią na ziemi. On miał kiedyś Izrael jako swoją armię i on wymierzał przez tą armię swoją sprawiedliwość. On powiedział: Gdy wina tych ludów dojdzie do kresu, wtedy pośleł was. Aby wymierzyć im sprawiedliwość, a dam wam tą ziemię, abyście na niej osiedli się i żebyście na niej czynili to, co mi się podoba, a nie to, co oni czynili. A więc my opuściliśmy ten świat, stając się żołnierzami Chrystusa, aby się podobać temu, który nas do armii wezwał, a nie temu światu. Nie potrzebujemy już żadnych sposobów życia tego świata. Żadnych. Potrzebujemy znać Chrystusa i żyć według jego standardów. Potrzebujemy być ludźmi wyzwolonymi już z tych starych przyzwyczajeń, ze starych sposobów rozsądzania rzeczy i podejmowania decyzji, ponieważ decyzją naszą stał się jeden, tylko Chrystus. Jedna decyzja, nic więcej nas nie interesuje, tylko Chrystus. Jeżeli tak jest, to będziemy gotowi iść dalej, bo diabeł przyjdzie i będzie próbował wszystko uruchomić w nas, co nie jest Chrystusem, bo to będzie Jego nasza swoboda poruszania się i myślenia sobie że Chrystus na to się zgadza bardzo diabłu pasuje tak Izrael się też poruszał swobodnie i co róż byli w tarapatach co już mieli kłopoty mamy iść tak jak on nas prowadzi i to jest dla mnie i dla ciebie bardzo ważne jednym z podstawowych rzeczy chciałeś być kiedyś oficerem a chciałaś być kiedyś oficerem tak no bo no to jest normalne. No. Być oficerem. Być kimś, kto wie, co robi, i może innym pomagać, aby też robili to samo. A więc y, mamy kogoś, kto jest wodzem wszystkich oficerów, podoficerów, całej hierarchii wojskowej, bo my jesteśmy jego armią. Nawraca się stać się szeregowcem, jak w armii. Uczysz się. W taki sposób, że masz taki czas, jakby cię uczono na poligonie. Chociaż dalej bitwa trwa, Bóg otacza ci taką opieką, tak jakbyś był na poligonie ćwiczebnym. Ale wojna nadal się toczy. Jesteś otoczony opieką starszych żołnierzy, którzy toczą bitwę dalej i oni też patrzą na ciebie i opiekują się Tobą. Są smutni, kiedy widzą, że poddajesz się gdzieś złemu, radują się, kiedy idziesz w kierunku wieczności, zdają sobie sprawę. Czy ty idziesz prawidłowo, czy nie i dlatego mogą ci pomóc. Poprzez wskazania czy napomnienia. Dobrze jest się słuchać. Kiedy wzięto mnie do wojska, to najpierw trzeba było się nauczyć słuchać rozkazów. Nie mówić, co ja myślę na temat wojska. Nauczyć się słuchać, co nam mówią, co mamy czynić w tym wojsku. I nim dostaliśmy karabin do ręki z ostrą amunicją, najpierw nosiliśmy pusty, z pustym magazynkiem. Dlatego, że byliśmy sami dla siebie niebezpieczni i dla tych, którzy nas otaczają, gdyby nam od razu dali ostrą amunicję. I tak samo ten, który się nawraca, kiedy od razu czuje się taki, że wszystko może i no, rani siebie, innych tym swoim działaniem, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I dlatego jest wiele miłości okazywanej też tym nawracającym się, żeby mogli się nauczyć, jak żyć, jak funkcjonować, jak używać tego, co daje nam Bóg. Pilnujemy pewnej ważnej sprawy. List do Galacjan, drugi rozdział, czwarty, piąty wiersz, czytamy. Apostoł mówi tak. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. A więc oni mają plan. Diabelski plan, jak zbudować warownie diabła pod płaszczykiem pobożności, pod płaszczykiem religii. I co apostoł dalej mówi, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy? Co to znaczy poddać się? Ustąpić, poddać się przestać walczyć. Pozwolić na to, żeby tak się stało. Nie uczmy się ustępować złu, kiedy ono na nas napiera. Nie uczmy się dawać mu zwycięstwa nad sobą. A złem jest wszystko, co nie jest Chrystusem. Nawet to, co memu ciału pasuje, co jest mi dla mnie wygodne i pozwala mi spokojnie sobie spać. Może się okazać moją tragedią. Aby prawda w Ewangelii u was się utrzymała, A więc on walczy o tych ludzi. On stoi w prawdzie. On należy do prawdy. Jest żywym przedstawicielem prawdy na tej ziemi. I on walczy o tych, którzy zostali zaatakowani przez wrogą armię. Rozumiecie, jak ważne jest umieć rozeznać wroga i sposoby jego ataków, i umieć je przywidziawszy wcześniej uczynić kroki, które będą już kontruderzeniem, nim nastąpi uderzenie wroga? Ilu jest oficerów już? Szeregowiec nie ma o tym pojęcia. On o tym nie myśli. On sobie jest chrześcijaninem czy chrześcijanką, przychodzi, wychodzi, zajmuje się swoimi rzeczami, czuje się jakby, jakby nic się w sumie nie działo. Czasami się pytasz człowieka, mówisz mu o wojnie, mówi, jaka wojna? Nic się nie dzieje, jest spokój. No, bo spokój jest dlatego, że ty nie jesteś w polu bitewnym, bo wojna toczy się cały czas. Od chwili, kiedy Chrystus był na tej ziemi, toczy się wojna z Chrystusem. Wszystkie armie wroga zostały uruchomione, żeby uderzać w nas, następców Chrystusa, tych, którzy go będą naśladować na ziemi. A więc Biały posyła swoich żołnierzy, fałszywych nauczycieli, którzy by mieli wyprowadzić Boży Naród z wolności należenia do Boga i podbić ich w niewolę pod płaszczykiem pobożności. I Paweł, stojący w panu oficer, Powiedział: Myśmy nie tylko im się nie poddali, myśmy zaatakowali ich, żeby Was chronić. Ile razy widziałbyś nawet wściekłego psa i ojca idącego z dzieckiem? I kiedy ten wściekły pies zaatakowałby to dziecko, widziałbyś tego ojca, jak atakuje tego psa. Ojciec nie będzie patrzył już na siebie. On wie, że jego dziecko jest zagrożone, będzie stoczył bitwę z tym wściekłym psem. I się nie podda, dopóki jeszcze będzie miał siły, będzie jeden miał tylko zamiar zatrzymać tego psa przed swoim dzieckiem. I tak samo apostoł Paweł miał jeden zamiar zatrzymać tych fałszywych nauczycieli, żeby nie skazili drogi Bożych dzieci. On wiedział o co toczy bitwę że jeśli oni nad nimi osiągną to, co chcą, to oni przestaną być zbawionymi ludźmi. Oni dołączą do armii wroga, która będzie przekazywać złe, fałszywe informacje innym. I to jest tak samo, jak w życiu chrześcijan. Człowiek sobie spokojnie żyje i mówi: ja, to jest chrześcijaństwo, takie chrześcijaństwo jest na ziemi. To są przedstawiciele nie tej armii. Ci, którzy stoją po stronie Chrystusa, zdają sobie sprawę z boju, jaki się toczy. Codziennie walczą, codziennie się zmagają i codziennie wygrywają. Oni wiedzą o to, o co toczy się bój. Oni mają przedsmak wieczności już w Chrystusie. Oni wiedzą, z jakim Bogiem będą całą wieczność i co ich spotka, kiedy dotrą do celu. I są wdzięczni Bogu za to, że ich powołał i toczą bitwę o swoją wieczność z tym Bogiem. I nie ustąpią ani na krok, bo wiedzą, gdy ustąpią, to wtedy staną się kulawi, przynajmniej kulawi. Już nie będą mogli tak normalnie walczyć. Będą musieli się już sami tylko bronić. A oni przecież są już postawieni, żeby walczyć też o obronę nad innymi. Przecież rozkazy, które wydaje oficer, one wystawiają żołnierzy albo na zwycięstwo, albo na porażkę. Jeśli padają złe rozkazy, żołnierze się pogubią w tym wszystkim. Jeśli raz jest w zakazalnicy, głoszone to, a za później jest głoszone co innego, i w każdej chwili jest tak, jak człowiekowi się podoba, to ludzie są pogubieni nie wiedzą w końcu, co jest prawdą. Jezus mówił, żył w ten sposób. Wódz pokazał, jak się żyje. Jego rozkazy były prawdziwe, ponieważ one wyswobodzały ludzi. Kiedy mówił, bądź wolny, bądź wolna, bądź uzdrowiony, bądź uzdrowiona, dokonywało się to, ponieważ miał władzę, aby uczynić to, co powiedział. I dla mnie i dla Ciebie jest to ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że mamy wroga, chytrego, przebiegłego wroga, który chce atakować, a my mamy przeciwstawić mu się w jedności w Chrystusie. Musimy zdawać sobie sprawę, że nie toczy nikt z nas prywatnej wojny. Nie ma prywatnej wojny w kościele. Jeśli człowiek zaczyna prywatną wojnę toczyć, tego człowieka niedługo znajdziesz w odstępstwie. Wojnę toczymy wszyscy razem. Pamiętacie, jak w Izraelu dopuszczono grzechu jednego. Achan zrobił to, czego nie wolno było. Jak się stało z tym ludem? Cały lud ucierpiał na tym. Często wierzący ludzie nie zdają sobie sprawy, że swoim życiem mogą powodować kłopoty innym braciom i siostrom. Swoją lekkomyślnością mogą ich narażać na większe doświadczenia i większe boje, większy wysiłek, żeby iść dalej. Wydaje się człowiekowi, że tak sobie żyje, prawda? Widzicie, jakie to są warownie? Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że jesteśmy naczyniami połączonymi w Chrystusie Jezusie. Jeśli je, cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie członki. A gdy się raduje jeden członek, radują się z nim wszystkie. Człowiek czasami myśli sobie, że ja mam swoje życie chrześcijańskie i przecież ja żyję w porządku, ale jak twoje połączenie z braćmi i siostrami, czy oni też doznają, że to jest co, co robisz, jest w porządku wobec nich? Często człowiek o tym nie myśli nawet. Czy oni też mogą powiedzieć, że jest w porządku to, jak żyjesz? W jaki sposób postępujesz, jakie wybory czynisz? Diabeł koniecznie chce wprowadzać fałszywe nauki w kościół, żeby kościół sobie odpoczął od Chrystusa. Nie odpoczął od grzechów, od sławoli, od lekkomyślności, tylko odpoczął od Chrystusa. A jak odpoczywa już kościół od Chrystusa, to ten kościół jest bezbronny. Już diabeł może z tym ludem robić co chce. Może wzbudzać w nich różne emocje Wtedy raptem okazuje się, jak oni zaczynają być święci, nie czyniąc tego, co chce Pan, jak potrafią oceniać y, innych, kiedy sami opuścili stanowisko wojny? Skąd te oceny wtedy płyną? Jeśli sam człowiek opuszcza stanowisko bitwy, z czyjego ducha wtedy też mówi? Jak łatwo jest oceniać wtedy tych, którzy dalej walczą, prawda? Ludziom tym i mówić: O, ja gdybym tam był, tam to zrobił inaczej. Dlaczego na swoim stanowisku nie robisz tego, co powinien zrobić? Tak jak Chrystus określił. A więc każdy z nas odpowiada za to, co dostaliśmy od Pana. Apostoł Paweł odpowiada za to, żeby troszczyć się o braci i siostry i aby nie dopuścić fałszywych nauczycieli. Ponieważ zdaje sobie sprawę, że jeśli oni przyjmą to nauczanie, wtedy Chrystus już im nic nie pomoże. On to wie. Jeśli fałszywa nauka wejdzie w życie człowieka i człowiek na fałszywej nauce oprze swoje zbawienie, Chrystus temu człowiekowi już nic nie pomoże. Dlatego tak ważne jest, czy miłujemy prawdę, czy chcemy żyć według Słowa Bożego, czy zdajemy sobie sprawę, że Kościół według Słowa Bożego jest piękny, czysty, święty, nieskalany i takie życie chce mieć nas, w nas Jezus Chrystus. Abyśmy wyprzedzali się nawzajem w okazywaniu szacunków, w czynieniu sobie dobra. Wspieraniu, pomaganiu. Tak jak ciało, cząstki ciała wspierają się nawzajem. Diabeł postawił warownię przeciwko pięknie, pięknu Chrystusa w nas i atakuje z tej warowni. Ludzie chodzą, zwieszają głowy albo pokazują niechęć do, do świętych relacji. Diabeł strzela tymi pociskami znużenia, zniechęcenia, jakiegoś dziwnego, zamykania się w sobie. To są warownie. Kościół jest szczery, otwarty, prawy. Kościół jest wdzięczny, należy do Boga. Dzieje apostolskie, siódmy rozdział, od osiemnastego wiersza. Aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Ten zawziął się podstępnie na nasz ród. Uciskał Ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostawały przy życiu. Co on robił? On zmuszał lud Boży, żeby oni synów swoich wyrzucali. Ty, którzy mieli być siłą tego ludu, oni mieli go ich wyrzucać. Co jest siłą twoją? Co diabeł chce, żebyś wyrzucił czy wyrzuciła to co się narodziło z Boga? To, co Bóg, z czym Bóg do Ciebie dotarł. Dlatego Słowo Boże mówi: zachowujmy te dzieci, to jest słowo Boże, które wnika w nas. Zachowujmy je, ponieważ to słowo zbawia nas. To słowo jest siłą Bożego Ludu. Jeśli my będziemy przepuszczać słowa Boże, to diabeł będzie zadowolony, gdy my będziemy je wyrzucać, dlatego że. Przeszkadza nam to Słowo żyć na ziemi, że z powodu tego Słowa będziemy gdzieś ucierpieni, że wróg będzie nas uciskał za to, że zachowujemy Słowo, że gdy je zachowamy, to będziemy musieli przecierpieć, a przecież Chrystus, żeby dojść do chwały, musiał przejść przez cierpienia z powodu tego, kim On jest. Tak samo i my musimy przejść przez cierpienia. Jeżeli będziemy zachowywać Słowo Boże, będziemy cierpieć z tego powodu. Faraon będzie się wściekał i będzie nas atakował i będzie wybierał coraz większą presję, żebyśmy to Słowo porzucili. Ale jeśli miłujemy to, co daje siłę Bożemu ludowi, kiedy masz to to tak jak w modlitwie, chleba powszedniego daj nam, a tym chlebem jest Jezus. Codziennie chcemy karmić się Tobą, Panie. Chcemy żyć dzięki Tobie. Ale kiedy porzucisz ten chleb z nieba, wtedy stracisz siłę. Wie diabeł o tym. On wiedział, że kiedy oni będą wyrzucać swoje dzieci, oni stracą siłę, której on się obawiał. Żyjmy więc każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. W ten sposób silny Chrystus dał odpór diabłu, kiedy go kusił. I kiedy mówił mu, zamień sobie te kamienie na chleb jest mówi, nie samym chlebem je człowiek, ale każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. A więc musisz zobaczyć, czy pozwalasz sobie na to, żeby to słowo znikało z twojego życia. Czy, czy trzymasz się tego słowa i nie chcesz je puścić. Nie pozwolisz na to, żeby ono było wyrzucone. Ale nawet gdy wyrzucisz to słowo, na przykład idziesz gdzieś tam, o, wiesz, dzisiaj było takie zgromadzenie, mówiono takie i takie rzeczy, ktoś usłyszy to słowo, na przykład, a ty za chwilę zapomnisz o tym słowie. To może się stać to w ten sposób, jak ci zaraz to przeczytam. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez trzy miesiące chowano go w domu ojca, a gdy go wyrzucono, jednakże wyrzucono Mojżesza, wzięła go córka faraona i wychowała go sobie za syna. I często się okazuje tak, że człowiek który mówi słowo i zapomina o tym słowie, ten, który usłyszał to słowo, zaczyna je pielęgnować i zaczyna z tego czerpać siły. Okazuje się, że często nawracają się ludzie przez jakieś tam słowa, które ktoś gdzieś powiedział i zapomniał o nich. Oni się na tym nawracają, bo to słowo ma w sobie życie, ma moc, i oni zaczynają z tej mocy korzystać, bo ono tak czy inaczej ma moc. Może mieć moc w Tobie, może mieć moc w innym. Bo ono jest żywe i skuteczne. I dociera do celu. Też w Dziejach Apostolskich, 26 rozdział. Od 22 wiersza. Apostoł Paweł mówi te słowa. Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, Ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i mojżesz, że się stanie. To jest, że Chrystus musi cierpieć. Że on, jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Teraz mówi człowiek, który zachowuje słowo, żyje tym słowem i z powodu tego słowa właśnie cierpi. Teraz on wypowiada słowa. A gdy on to mówił ku swojej obronie, zawołał Festus z donośnym głosem. Ile razy słyszysz to, gdy mówisz to ludziom w świecie? Szalejesz, Pawle. Szalejesz, człowieku. Kto by tak umiał żyć na tej ziemi? Kto by mu potrafił w ogóle tak żyć? Święty. Na tej ziemi, przecież człowieku tak nie da rady żyć, ty musisz się ratować kłamstwem, musisz się ratować złodziejstwem, bo jeśli nie będziesz tego robić, to nie dasz rady. Przyjadą się po tobie, szalejesz, co ty wypraw? Przecież na tej ziemi nie idzie żyć inaczej, tak mówią ludzie, bo oni nie znają innego sposobu życia, ich warownia, która ich chroni, to kłamstwo, złodziejstwo. Rozumiecie, stawiani na swoim. Ale warownią, która chroni chrześcijanina jest uczciwość, prawdomówność, wierność Bogu. A więc są warownie, które diabeł pobudował, one ułatwiają życie człowiekowi. I są warownie, które Bóg zbudował, i one życie nam utrudniają. Ale prowadzą nas do wieczności, bo oddzielają nas od zła tego świata. Bóg oddziela nas od złatego świata. Jeśli byśmy wzięli ten charakter Boga, który ma być w nas, On oddziela nas od złatego świata. To jest Boża warownia, którą On napełnia nas, abyśmy byli zbawieni pośród tego świata ciemności. Kiedy w tej warowni jesteśmy, jesteśmy innymi ludźmi. Rozumiecie? Kiedy wychodzimy z warowni, którą jest Bóg, stajemy się z powrotem ludźmi, którymi byliśmy bez Boga. Niebezpiecznie jest opuszczać warownię. Pozostań w Bogu na zawsze. Jak już wszedłeś w to miejsce, Bóg, to już tam pozostań. Kto jest słabożą i kto trwa w Chrystusie do końca, ten będzie zbawiony. Jeśli opuścisz Chrystusa, zginiesz, bo sam żaden człowiek nie jest w stanie walczyć z diabłem. A więc szalejesz. A gdzieś ty się uczył, tylu uczonych ludzi mówi, że jest inaczej, a ty byłeś w jakichś szkołach teologicznych, uczyłeś się gdzieś. O Panu naszym też mówili. A gdzie on się uczył? Przecież nie chodził do naszych szkół. Wielu mówi, że po szkołach teologicznych to jest cud, jeśli wyjdzie z wiarą. Takie to są szkoły. Ale jeśli w szkole Ducha Świętego jesteś, na pewno z wiarą pójdziesz dalej. Lepiej w szkole Ducha Świętego być, który wprowadza w prawdę i kosztować prawdy, niż trafić na miejsce, gdzie ci zabiorą to, co masz. Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. Tak myślą ludzie. Telewizji nie oglądać, radia nie słuchać, gazet nie czytać. Jak to żyć na tej ziemi? Wzmijecie, już nie mówię o innych rzeczach. Na weselu tańców nie ma, Wódki nie ma? To jak wy się weselicie? Tak chyba siedzicie tacy normalnie, głowy zwieszone i tak przesiedzicie z parę godzin i, i po weselu, no bo ludzie w świecie nie, nie umieją się cieszyć bez tych dodatków. co to za wesele będzie? To żałoba, pogrzeb jakiś. Tak myślą, bo taką warownię mają w sobie. Ale dzieci Boże umieją się cieszyć bez dodatków diabelskich. Bo radością ich jest Pan. Wiecie, jak dobrze się cieszyć Panem. My jeszcze wiele musimy się z tego nauczyć. Dobrze, że się uczymy, już poznajemy, co to jest radość w Panu. Dobrze, że się uczymy i umiemy się cieszyć, razem, będąc przed Bożym Obliczem. Ale tej radości jest jeszcze więcej. Kiedy warownie, rozumiecie, braku świętych relacji zostaną całkowicie zburzone, wtedy lud Boży jednym głosem chwali Boga i cieszy się. Bo tak to człowiek. A, a niech sobie chwalą, ja sobie gdzieś pójdę. Tak sobie człowiek myśli, że nie musi być w tym miejscu. Boga można wszędzie chwalić. Ale kiedy człowiek jest złączony już i warownie są diabelskie, poburzone, wtedy człowiek bardzo lubi razem z innymi chwalić Boga. Nawet lepiej mu się chwali Boga z innymi. I to jest właśnie to, co Bóg zrobił. Dlatego, żebyśmy też do siebie tęsknili. To nie jest grzech, to jest Bóg tak uczynił, żebyśmy wiedzieli, że On tego właśnie pragnie, żebyśmy byli w społeczności, którą chce On mieć, z nami, razem. Dlatego On wszystkim nam okaże swoje oblicze w jednym momencie. Nie po kolei, nie gdzieś w komorach. Komory są bardzo ważne. Ale kiedy wychodzimy z komory, to właśnie po to, żeby mieć świętą społeczność ze sobą. Nie żeby być zamkniętymi ludźmi, ale właśnie jeszcze bardziej otwartymi według Bożej woli. Tam właśnie w tych komorach mają być rozbijane te warownie. A w czasie, kiedy jesteśmy ujawniane, abyśmy mogli, patrząc też, wiedzieć, czego szukać, kiedy stajemy przed Bogiem. A więc, pierwsze, albo ludzie zachowają to słowo, i w nich zacznie ono działać, albo uznają, że szalejesz i pójdą swoją drogą. Ale słowo zawsze pozostaje słowem. Wspominaliśmy o tym, i chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali, abyśmy nigdy nie bronili warowni diabła. Naprawdę, nie brońmy. Jeśli ktoś pokazuje nam ze Słowa Bożego. Że to nie jest Bóg, to jest diabeł. Dajmy to zburzyć. Po co mamy pilnować tego, co nam szkodzi, co powoduje, że nie możemy być zwycięzcami, co przeszkadza nam w drodze do wieczności? Im szybciej pozwolimy na to, żeby to zostało zburzone, tym lepiej dla nas. Apostoł Paweł, żeby trwać w tym doświadczeniu. Pisze takie słowa w pierwszym Koryntian, w rozdziale 31 wiersz, część A. Tak ja codziennie umieram, bracia. Tak ja codziennie umieram, bracia. Po co? Żeby żył we mnie Chrystus. A więc nie chcę pozwolić ani jednego dnia, żeby diabeł miał szansę budować coś we mnie. Rozumiecie, jak diabeł przychodzi? A to ci nie kochają, a to ci nie lubią, a to im nie zależy na tobie, a to ci są sami sobą i myślą tylko o sobie. A, a, rozumiecie, różne rzeczy przychodzą. Pan ja umieram dla tego wszystkiego, bo to nie dałby mi siły żyć dla Boga. To by mi odbierało siły życia dla Boga. A więc umierać dla siebie, umierać dla swojego ja. Umierać dla tych wszystkich rzeczy, które mógłby zbudować diabeł, gdybym żył ja, a nie Chrystus. Świadomość tego, na jakim polu bitewnym był ten Boży Człowiek, ona mu mówiła: Paweł, ty nie żyj, niech żyje Chrystus. Wtedy pomożesz innym. Pamiętacie, kiedy powiedział do nich, w Galacjanach jest to napisane, gdybym przyszedł ja. I mówił inną ewangelię niż wam głosiłem, nie wierzcie mi. Bo to wtedy będzie stary człowiek. Ewangelia jest niezmienna. I według tej ewangelii żył apostoł Paweł i wiedział, że codziennie ma być martwy, by żył w nim Chrystus. Nic piękniejszego. Często ludzie nie są świadomi warowni diabelskich, jakie w nich są. I po to jest właśnie czytanie Biblii, rozważanie Biblii. Żeby to było ujawniane i żeby człowiek poddawał się burzeniu Bożemu. Żeby człowiek zaczął widzieć, że Kościół to jest piękny, piękna oblubienica Chrystusa, w której żyje się dla chwały Jezusa i dla Kościoła, staje się częścią ciała Chrystusowego, częścią uporządkowanego ciała Chrystusowego. Kościół to nie jest bałaganiarski organizm, w którym robisz, co chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz. Kościół to jest uporządkowany organizm, w którym robisz to, co chce Chrystus, a Jego rozkazy. Widzisz skoordynowane ruchy Twojego organizmu? Czyżby Chrystus był gorszą głową niż Twoja głowa? On jeszcze lepiej prowadzi swój kościół, ale czy Ty poddajesz się Jego rozkazom? Czy one są Ci przyjemne? Jeśli nie, to znaczy, że diabeł ma w tobie warownie, które bronią cię przed rozkazami Chrystusa, i one oddzielają cię od jedności w kościele, od miłości wzajemnej, od troski wzajemnej, od budowania się na Dom Boży. Trzeba je zburzyć. Musisz doznać, że kościół jest miejscem, w którym jedynie potrafisz żyć z Chrystusem. Organizm, które cząstki mają o siebie staranie. A więc Paweł mówi. Tak ja umieram, aby żył we mnie Chrystus. To jest w Galacjanach napisane. Pamiętajmy o tym, niech Bóg nam nieustannie pomaga, abyśmy nie stracili tego, żebyśmy nigdy nie odrzucali Bożego Słowa dla naszej swobody, ale przyjmowali Boże Słowo dla naszej swobody. Byśmy byli swobodni dzięki Słowu, a nie dzięki własnemu ciału. Żeby to nie cielesność nami kierowała, ale święty Duch, Wszystkie te warownie diabelskie są burzone. Na końcu słyszymy, że ta śmierć będzie zniszczona. Będziemy oddzieleni całkowicie, będziemy z Bogiem na całą wieczność. Niech Bóg nas tym wspiera i pomaga, gdyż ten, który jest grodem warownym, on otacza ci, nas chwałą. Przeczytam parę rzeczy tylko, które ch ch chciałbym, żebyśmy... Zastanawiając się, przemyśleli, mówiliśmy wczoraj o wzajemnej miłości. Mówiliśmy, że jeśli nie ma miłości, to znaczy, że coś jest starego. Jakaś warownia samowoli, samouwielbienia, samozadowolenia, samowoli, coś tam jest, która trzyma człowieka przed byciem razem w kościele, przed takim byciem, o którym myślał Chrystus, aby oni się miłowali, ojcze. Jak my się miłujemy, aby oni byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Musi być jakaś warownia i nie broń jej. Nie tłumacz się, że jesteś innego rodzaju człowiekiem, nie wierz w te bzdury, ponieważ Duch Boży wprowadza nas w Chrystusa, jednego Chrystusa, i wszyscy mamy być na podobieństwo Chrystusa. Fałszywą nauczaniem jest to, że jesteśmy różnorodni, a więc każdy jest inny. To jest oszustwo. W Chrystusie stajemy się jednością. Jeden duch zaczyna nas wypełniać, i jedne słowa zaczynają nami kierować. Stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Nasz stary charakter został zrujnowany na krzyżu. My możemy zachowywać na stary charakter i pielęgnować go, i myśleć sobie, że to jest dobrą rzeczą, ale to jest wredna stara warownia diabła. Nasz charakter to jest warownia diabła. Dlatego słowo Boże mówi o charakterze Boga w nas. O innym charakterze, świętym, który powoduje, że my jesteśmy innymi ludźmi. Wiecie, kiedy doznajesz, co to znaczy chodzić z Bogiem, wtedy doznajesz wspaniałości należenia do Niego. Kiedy doznajesz, jak jesteście jedno z Bogiem, jak Wasze rozmowy z Bogiem są czyste, ty doznajesz tego, co to Słowo Boże mówi. Po to przyszedł Chrystus, żeby oczyścić nas z tego, kim jesteśmy. Będziesz pilnować swego charakteru, będziesz pilnować swego ja, będziesz pilnować swego, swego własnego imienia, to zgubisz siebie. Po rodzicach wzięliśmy zło. Chcieliśmy czy nie? I oni, czy chcieli czy nie, to oni nam to dali, ponieważ ciało rodzi ciało, grzech rodzi grzech. Jeśli będziesz pilnować grzechu, to zgubisz siebie. Po ojcu z nieba wzięliśmy świętość. Pilnujmy świętości. Świętość oddziela nas od ziemskości, od starych sposobów życia człowieka. To właśnie charakter Boży powoduje to, że jesteśmy sobie bliscy i tęsknimy do siebie nawzajem. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, od 13 wiersza czytam, Dlatego okiełzajcie umysły waszej trzeźwymi będąc. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą własce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Nie kierujmy się już tymi rzeczami. Wiecie. Wygrajmy w tej bitwie. Kościół to są nowi ludzie. Wygrajmy w tej bitwie. Nie zamykajmy się przed nowością. Nie bójmy się nowego człowieczeństwa. Stary człowiek boi się nowego człowieka, ponieważ nowy człowiek jest zbyt otwarty, zbyt, rozumiecie, gotowy do uniżania się. Stary człowiek nie lubi takich rzeczy. Stary człowiek się wzdryga przed tym uniżonym nowym człowiekiem, przed tym świętym, oddzielonym od sposobów życia tego świata człowiekiem i broniąc się przed nim, odpycha go od siebie. To jest warownia diabła. To rozumiecie, nowy człowiek to Chrystus. Kiedy odpychamy, się, odpychamy nowe człowieczeństwo od siebie, odpychamy Chrystusa, bo on przyniósł nowe człowieczeństwo. Nie odpychajmy Chrystusa, raczej odepchnijmy to, co stare. Odepchnijmy nasze własne mniemania o sobie. Dlatego mówiliśmy już o tym, kim byliśmy wcześniej, nie ma znaczenia. Ważne jest, kim teraz mamy być. Zapomnij o tym, co było z Tobą. Zacznij się uczyć tego, co ma być z Tobą teraz w Chrystusie. I przyjmuj to z wielkim zadowoleniem, po to jest dzieło Boże. Bez tego dzieła Bożego nie bylibyśmy w stanie w ten sposób funkcjonować i żyć. Widzimy nieraz, jak diabeł upomina się o swoje prawa, jak chce ścigać człowieka po różnych rzeczach, gdzie człowiek wcześniej bywał. Możesz o tym Bogu zawsze powiedzieć i przeciwstawić się diabłu. Nie musisz grzeszyć. Kiedy grzeszysz, wtedy rezygnujesz z mocy Boga. I ulega słu. Jest jeszcze łaska, jest przebaczenie, ale po co wchodzić w słowo? Lecz za przykładem świętego, który Was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu Waszym: świętość, oddzielenie dla Boga. Musimy to mieć, musimy to widzieć i musimy tak żyć. Stąd zrezygnowaliśmy dzisiaj z jakichś rzeczy, z jakichś możliwości, ale jest jeszcze coś więcej. Przyjmijmy możliwości Boga. Przyjmijmy zwycięstwo. Rozumiecie, ludziom wierzącym często brakuje szczerości. Nie umieją być szczerzy. Podejrzewają innych o coś złego. I nie umieją być szczerzy. A więc Kamuflują swoje życie, nie umieją być prawdziwi, boją się prawdziwości, boją się światłości. Obawiają się, że ktoś ich wyśmieje, wykpi, wyszydzi. A jak ważne jest właśnie zobaczyć, że Bóg z nas nie kpi, nie szydzi, nie śmieje się chociaż wie, jakim jesteśmy, przywołał nas, aby nas zbawić, aby nas uratować i chce, żebyśmy przyznawali Mu się i żebyśmy poddawali się Jego oczyszczeniu. Ponieważ napisano: Świętymi, bądźcie, bo jestem święta. Jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystus jako baranka niewinnego i nieskalanego. Dlatego mówię, że stary musi runąć, stary sposób myślenia musi runąć, stare patrzenie na siebie musi runąć, wszystko stało się nowe. Rozumiecie, warownia Boga, wszystko stało się nowe, warownia diabła. Zostaw sobie coś starego. Po co? Żeby diabeł miał do ciebie dostęp i żeby mógł cię blokować przed nowym. Jeśli będzie miał dostęp, to cię będzie blokować. I później ludzie wierzący będą mieli stale z tobą kłopot, bo ty będziesz chodzić własnymi drogami i robić co chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz. Świętość, oddzielenie. Jeśli Boży lud nie jest święty, to znaczy, że muszą być warownie nieczystości. Muszą być ukryte grzechy, które człowiek pielęgnuje i z którymi się obchodzi tak, żeby nikt nie widział ich i żeby nikt się nie dowiedział, że one są. Różnego rodzaju są to grzechy, włącznie z grzechami, kiedy umiesz dobrze czynić, a nie czynisz, dopuszczasz się grzechu. Ja jestem w porządku. A co robisz dobrego w Kościele? Oczek mówi, ja czytam Biblię, modlę się. A co dobrego robisz w Kościele? Jak budujesz się z innymi na Dom Boży? Czy twoje relacje są czyste, klarowne, przejrzyste i wszyscy wiedzą, w jaki sposób żyją i mogą zdawać sobie sprawę, w jakim stanie duchowym jesteś obecnie, czy demonstrujesz obłudę, czy rzeczywistość, czy pokazujesz prawdę, czy okłamujesz. Słowo Boże mówi, że jeśli kto okłamuje, mścicielem jest Bóg. Ale człowiek przecież ma warownię diabelską. Nie boi się Boga już. Mnie ma przecież, taki jestem. Boże, takiego mnie wziąłeś. Ale czy po to, żeby takim zostawić? Bóg tak, wziął nas takich, ale po to, żebyśmy byli jak Chrystus. I to jest nasze największe pragnienie, być jak Chrystus. Nie ma większego. Być dla Jego chwały. Chrystus był stale w łączności z Ojcem i stale działał zgodnie z wolą Ojca. Nic nie czynił bez Jego woli, ale wszystko zgodnie z Jego wolą. I dla mnie i dla Ciebie jest to bardzo ważne, by w nas też tak było. A więc. Świętymi bądźcie. 1 Koryntian, 6 rozdział, drugi wiersz, część A. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Już o tym wspominaliśmy. Świat nie będą sądzić wierzący, bo diabeł też jest wierzący. Świat będą sądzić święci. Ci, którzy należą do Boga. A więc jeśli nie, nie masz potrzeby być świętym, też nie będziesz mieć możliwości, żeby sądzić. Będziesz sądzony czy sądzona. Ale jeśli chcesz nie być sądzonym, jak świat, ale być sądzonym dzisiaj już przez Pana, aby być świętym, wtedy będziesz sądzić świat, który nie chce być świętym. I wtedy będzie wyrok. Nawet aniołów będziemy sądzić, ale tylko wtedy, gdy jesteśmy świętymi. Bóg świętych, tylko postaci na tronie sędziowskim. I to jest dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne. Uświęcajcie się, bo bez uświęcenia nie zobaczycie Pana. A więc my nie walczymy ze sobą, żeby sobie wybić z głowy świętość, żeby sobie wytłumaczyć, my tacy jesteśmy, ludzie mamy swój plan. My musimy się nauczyć Kościoła według Bożego planu, bo On ma plan Kościoła, odkryty w Chrystusie. Musimy nauczyć się, jak być razem na bazie Chrystusa. Na zwycięskim życiu Chrystusa. Wiele razy tłumaczy gdzieś to ludziom, i jakże często jest to właśnie, że człowiek nie chce wejść w to, ponieważ musiałby, czy musiałaby zrezygnować z swego ja, swego własnego, prywatnego czasu. A przecież Jezus zrezygnował całkowicie z wszystkiego dla mnie i dla Ciebie. I w sumie świętość jest rezygnowaniem z wszystkiego, co my byśmy zrobili sami dla siebie, aby Bóg zrobił to, co chce. To jest oddanie siebie Bogu dla Jego chwały. Chcesz być święty, chcesz być święta, oddaj się Bogu. Bóg nie będzie nikogo krzywdził przez Ciebie, nie będzie złorzeczył, nie będzie podstępów czynił. Bóg jest światłością. A kto mieszka w światłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Bóg napełnia swoją miłością swój lud. Także potrzebujemy być święci i to jest konieczność. Musimy należeć do Boga tak jak Jezus należał. Widzisz to w kościele? Rozumiecie, że te wszystkie religie są zasłoną diabła. One mają zasłonić prawdziwe pragnienie Boga. Ludzie przychodzą, robią swoje, odchodzą do domów i dalej robią swoje. I ludzie tak się przyzwyczaili, że to jest kościół. Kościół tego nigdy nie praktykował i nie będzie praktykował. Kościół należy do Boga zawsze, jak świątynia należy do Boga zawsze, tak Kościół należy do swego Boga zawsze. Bóg mieszka w kościele i napełnia Kościół swoją chwałą. Kościół jest napełniany obecnością Boga i Kościół żyje ze sobą razem, w jedności, bo Bogu się to podoba. A więc widzimy, my nie, nie możemy myśleć starymi schematami i myśleć sobie, o, my już coś tam robimy w tych sprawach. My musimy zobaczyć, co Bóg chce zrobić w tej sprawie. Dlatego będzie święty, że Bóg zawsze mógł Cię użyć w tej sprawie, jak chce. A jeśli nie, to cię wróg dogoni i cię napełni swoimi brudami. I będziesz mieć problem z nieczystymi myślami, z nieczystymi planami, z nieczystymi słowami. Ale jeśli idziesz z Bogiem, Bóg oddziela cię od tego. Świętość oddziela. Jeśli tak jak było w Izraelu, jeśli ktoś zostawał z tyłu, a Malek go dościgał i, i zabijał. Bądź zawsze w Panu, należ do Niego. A więc jeśli, jeżeli brakuje świętości, to znaczy, że człowiek musi zacząć robić remament. Gdzie jest we mnie zamknięcie przed świętością? I wtedy zobaczysz. Samowola od razu odkryje samowolę. Samowola jest tym, co powoduje, że człowiek nie chce być oddzielony. Chce być dla siebie. Chce po swojemu prowadzić chrześcijańskie życie. Chce mieć je takie, jak wiecie, jak rozumiecie, jak ludzie. Mam wszystko poukładane w życiu i Boga też sobie ułożyłem w życiu. Wszystko jest według mojego myślenia. To jest samowola. Warownia. Które trzeba zburzyć, zniszczyć i zacząć się uczyć, jak poświęcić swoje życie Kościołowi. Jak służyć innym. Jak oddać swój czas, żeby inni mieli z tego korzyść. Zniszczyć samowolę według tego, co chce Pan. Służcie jedni drugim z gorącym sercem, gorliwie, uczciwie i wiernie. List do Efezjan, drugi rozdział. To jest wojna, moi bracia i siostry. To jest wojna. My jesteśmy armią, która dzisiaj idzie, depcząc po wężach i skorpionach, aby chwała Jezusowi była oddana za to. Od 15 wiersza do 17. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie sam z dwóch jednego nowego człowieka. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim co zniweczywszy na nim? Nieprzyjaźń. Słowo Boże pokazuje nam warownie diabła nieprzyjaźń. A Pan przyszedł zniszczyć warownie diabła. Myśmy wykorzystywali innych ludzi dla siebie, a jeśli nie dali się, to stawali się naszymi nieprzyjaciółmi. Przestaliśmy ich lubić. Pan przyszedł zniszczyć nieprzyjaźń, warownie diabła, złe nastawienia wobec siebie, wszelkie ograniczania się według upodobania Boga, bo to jest też nieprzyjaźń z Bogiem. Jeśli nie chcemy, żeby Bóg w nas uczynił to, co On chce, i przyszedł, zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Chwała Bogu. Czy widzisz to? Czy widzisz Kościół? Wspaniały Kościół. Wspaniały Kościół otoczony chwałą Chrystusa. Żyjący dzięki Bogu. Wiecie, dlatego mówiłem wczoraj o małżeństwach, gdyż małżeństwa mąż i żona są ze sobą najwięcej tam diabeł najwięcej się zła. Ale jeśli nowi ludzie zobaczą siebie w Chrystusie i będą wiedzieli, że słuchajcie, jak słowo Boże nawet mówi, jeśli mąż narzeka na żonę, na kogo narzeka? Słyszeliście, tak? Na kogo narzeka mąż, kiedy narzeka na własną żonę? Na samego siebie. Lubisz na siebie narzekać? I to jest właśnie nowe człowieczeństwo. Bo staliśmy się ciałem Chrystusa. Mąż i żona też są połączeni w jedno. A więc co powinien zrobić mąż, kiedy jego żona jest w takim, powiedzmy, gorszym stanie? Służyć jej jak Chrystus. I to jest właśnie nowy człowiek. Stary człowiek wykorzystuje stare argumenty, stare prawa i używa ich w stary sposób, żądając posłuszeństwa. A Chrystus uczynił możliwym dla nas posłuszeństwo. Otworzył nam drogę. Rozumiecie to: stary człowiek, stare reguły, nowy człowiek, nowe reguły. Wszystko stało się nowe. Porządek Boży zostaje zachowany w Chrystusie, i wtedy mamy zwycięstwo. Mamy stosować nowe metody, Boże metody, jak wygrać, jak być ze sobą, jak dzieci Boga. W jaki sposób? Jeśli w rzeczywistości w kimś nie ma chęci bycia jak dziecko Boga, ten człowiek musi uświadomić sobie, że zbudował warownię, czy zbudowała warownię. A więc, czy mąż, czy żona, którzy toczą bitwę w stary sposób, mają warownię, która musi być zburzona, z tej warowni wychodzi gniew, niechęć, złośliwość, kpina, drwina, lekceważenie omijanie. Wiele rzeczy wychodzi z tej warowni. To jest, możesz to zobaczyć, kiedy tak się dzieje, to w tobie jest warownia. Nie, ta druga osoba może mieć swoją warownię, ale ty na pewno też masz swoją. Bo z Jezusa tego nie ma. Z Jezusa to nie wyjdzie. I nie chodzi o to, żeby się potępić, tylko odkrywszy to, zrobić z tym porządek. Umartwić to. Umartwić to w sobie. Rozumiecie, my łatwiej umartwiamy kogoś niż siebie. A Paweł mówi: Ja umartwiam siebie, aby mógł żyć dla innych, aby mógł służyć jak Chrystus. Nowy człowiek zdaje sobie sprawę z boju, jaki toczy. Stary człowiek próbuje udawać nowego, ale stosuje stare środki. A stare środki nie są skuteczne, bo nie ma tam Chrystusa. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział. Nowy człowiek nigdy nie będzie wykorzystywał to, że jesteśmy razem w jedności w Chrystusie. Nigdy. Nowy człowiek będzie służył. Trzeci rozdział, 26 wiersz. Wam to Bóg najpierw zbudziwszy sługę swego, posłał Go, aby wam błogosławił albo, albo uczynił was sławnymi odwracając każdego z was od złości waszych. A więc warownia diabelska, złość. Jezus przyszedł zburzyć tą warownię, żebyśmy nie złościli się na siebie nawzajem, abyśmy mogli ze sobą szczerze w pokoju rozmawiać. Mogą to być nawet mocne słowa, ale niezłośliwe, nieobraźliwe, nie chcące pokazać swoją wyższość, a i kogoś pognębić. Będą to prawdziwe słowa miłości, ochoty niesienia pomocy, nawet nieprzyjacielowi, aby ten ktoś był wyzwolony. A więc Jezus przyszedł poburzyć te diabelskie warownie, a postawić siebie jako warownię. To kim on jest dla mnie i dla Ciebie. Miłujący, przebaczający, łaskawy, miłosierny, cierpliwy, uczciwy, wierny, napełniający nowym życiem, karmiący, dający. Yy, yy, no, swój, swój płaszcz otulający nas swoim ciepłem, chwała Bogu, wiecie: więcej Chrystusa w nas. Więcej Chrystusa w nas to jest nam potrzebne. Nie więcej ludzi, którzy pokażą kim są, ale więcej tych, którzy kończą to, by pokazywać kim są, aby Chrystus mógł pokazać, kim jest przez nich. I to jest dla nas bardzo ważne, bo to właśnie jest zbawienie. Zbawieniem nie jest to, że ktoś staje się trochę religijnym człowiekiem, ale zbawieniem jest to, że człowiek staje się nowym człowiekiem. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział. Czytamy tutaj o pewnej sprawie, też bardzo ważnej w kościele, o dziewiątego wiersza. A ów Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Widzicie, o tym właśnie też mówimy miłość prawdy. Miłość mnie nie potępia. Miłość mi daje możliwości zobaczenia swego złego stanu i ratowania się. Światło nie jest zaświecone po to, żeby mnie zabić, ale po to, żeby mi pokazać, z czego mam się uwolnić. I to jest właśnie łaska. Dlatego, że nie umiowali prawdy, dalej kryli się w ciemnościach, zostaną oszukani zwiedzeni i poprowadzeni w orszaku diabła. Woleli stare ciemności diabelskie, żeby się skrywać ze swoim ja, niż wyjść na światło i dać się oczyszczać, uwalniać. A więc zostaną oszukani zwiedzeni. Tak ważne jest, żeby zacząć żyć uczciwie, prawdziwie i żeby kładąc swoje życie kłaście dla Chrystusa, dla Jego chwały. A więc ci, którzy nie miłują prawdy, zostaną oszukani. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, takiż wierzą kłamstwu. Widzicie, ilu dzisiaj ludzi wierzy kłamstwu, że można żyć w chrześcijaństwie po swojemu i jeść się chrześcijaninem czy chrześcijanką. Kiedy mi się chce, to jestem, kiedy mi się nie chce, to nie jestem, kiedy mi się chce, to robię, kiedy mi się nie chce, to nie robię. To już nie sługa, to jest Pan. Tak żyje Pan. Kiedy mu się chce, to wstanie, kiedy mu się chce, to się położy. Tak żyje Pan, a nie sługa. Sługa jest zależny od woli Pana, od jego rozkazu. A więc słuszmy sobie nawzajem z wielką radością, z upodobaniem. Jeśli nawet o tym mówimy, to tylko dlatego, ponieważ myśmy. Z diabła wzięli to panowanie jeden nad drugim, a z Chrystusa służbę jeden drugiemu. A więc potrzebujemy zrezygnować z panowania. To nie jest proste, prawda? Ludzie lubią panować. Ale to przecież jest diabeł w nas. Jezus chociaż był Panem i nauczycielem, umył nogi uczniom swoim. Powiedział, jeśli to będziecie robić, szczęśliwymi jesteście. A więc uczmy się, jak służyć sobie nawzajem, a nie jak panować nad sobą nawzajem. Wtedy będziemy uczyć się Chrystusa i będziemy miłowali prawdę, bo przecież prawda nas wyswobaca. Poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi, prawda nas uwalnia od tego, kim my jesteśmy. Stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Widzicie, to jest piękne. Chcę być coraz bardziej jak Chrystus. Ta myśl, Jedna myśl. Chcę być coraz bardziej jak Chrystus. Chcę korzystać ze słowa Bożego, aby być coraz bardziej jak Chrystus. Chcę być na zgromadzeniach, żeby być coraz bardziej jak Chrystus. Chcę mówić, jeść i pić, aby być coraz bardziej jak Chrystus. Chcę służyć, aby być coraz bardziej jak Chrystus. Ewangelia Jana, jeszcze dwunasty rozdział. Wiecie, gdybyśmy mieli się z, z, zająć tym całkowicie i dalej, i dalej, to byśmy musieli cały czas sięgać i sięgać do Biblii, i cały czas by nam się to odkrywało. A my znamy Biblię, czytamy Biblię. Ci, którzy dłużej już czytają, ci, którzy krócej czytają, niech czytając patrzą się na to poprzez tą perspektywę. Nie po to, żeby tylko nabyć wiedzy, ale po to, żeby rozpoznać diabelskie kombinacje i rozpoznać Pana z którym mogę zburzyć to co zbudował diabeł. Czytajmy Biblię ku skutecznemu niszczeniu warowni diabelskich i skutecznemu wspieraniu się nawzajem budowaniu na dom Boży. Nie czytajmy Biblii tylko dla wiedzy, tylko po to, żeby wiedzieć, ale po to, żeby ona nas przekształcała i przemieniała na Boży obraz Chrystusi Jezusie. I w tym dwunastym rozdziale Jana, od 24 czwartego wiersza czytamy Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. A więc, kiedy widzimy warownię diabelsko, widzimy, to jest moje życie. Co chcesz? Jak ty uważasz, że tak powinieneś żyć, to żyj. A to jest moje życie, ja decyduję. To jest warownia diabła. Bo Bóg określił, jak mamy żyć. Bóg powiedział swoim synom, jak mamy żyć, a syn powiedział: pójdź za mną i naśladuj mnie. On buduje inną warownię, która obroni nas przed wszelkim złem. On mówi, miłuj moje życie, a nienawidź swego życia. Jeśli tak będzie, wtedy zyskasz wieczność. Diabeł przychodzi do nas i próbuje ożywić nas, starych ludzi. Próbuje ożywić nasze stare ambicje, stare honory, stare plany, różne rzeczy. A Jezus przyszedł umrzeć, abyśmy umarli temu wszystkiemu, abyśmy mogli zaspocząć nowy sposób myślenia, nowy sposób działania, abyśmy coraz więcej doświadczali, jak dobrze, że jesteśmy w Chrystusie, jak dobrze jesteśmy w miejscu Bożego Zbawienia, jak dobrze poznawać braci i siostry w Chrystusie, nie tyle wierzących, co w Chrystusie, którzy trwają w Chrystusie i przez to owocują którzy umarli już dla swego ja, aby żyć dla Pana. Niech coraz więcej nas takich będzie. Bo Jezus powiedział, że kto nie trwa w Nim, ten będzie odcięty. Więc istnieje niebezpieczeństwo, że człowiek może stać się wierzącym, może znać Biblię i może zostać odcięty. Ochrzczony człowiek. Jeśli nie będzie pozwalać życiu Jezusa zajmować swoim życiu pierwszego miejsca. A więc chodzi o to, że to nie jest to, że ktoś mnie na siłę zmusza, żebym ja żył jak Jezus. Ja chcę żyć jak Jezus, bo jego życie mi się bardziej podoba. Tobie też, prawda? Od naszego życia. Komu się lepiej podoba własne życie od życia Jezusa? No to będzie żył po swojemu. Ale mi się podoba życie Jezusa bardziej, jak on podchodził do ludzi, w jaki sposób postępował, jak oddał się woli Ojca. Widzę opór, widzę, że ktoś walczy przeciwko temu, żebym był jak Chrystus. Ale mam przyjaciela, który mi pomaga. Uderzać na te tereny wroga. To jest Duch Święty, który jest przeciwko ciału, a ciało przeciwko niemu. I ten Duch Święty pomaga nam, abyśmy uderzali na tereny wroga i abyśmy byli wolni, abyśmy mogli korzystać ze zwycięstwa. I jednym z takich trudnych bastionów do zburzenia jest nieprzebaczenie. Ludzie noszą nieprzebaczenie w swoim sercu, w swoim myśle, nieraz do końca życia. Oczywiście, a Ci przebaczę, tak mówią, ale w sercu nadal noszą nieprzebaczenie, nadal noszą urazy i nastawienie. Rozumiecie, gdyby Chrystus tak wobec nas postąpił, jaki byłby nasz, nasz statut, status życia w wieczności? Kiedy Jezus mówi, przebaczam, to znaczy zapominam i nigdy do tego nie będę wracać. Tak Bóg też przebaczył nasze grzechy, odrzucając je, powiedział: Nigdy do nich nie wrócę. Zbóżmy warownie zachowywania zła. Bóg nie chce takiej warowni w nas. Bóg chce, żebyśmy zachowywali dobro, abyśmy myśleli o dobrym, miłym, pożytecznym i dzięki temu żyli. Tych warowni jest wiele więcej. Znasz. Z Biblii niektóre, niektóre wiesz, że powinny być zburzone, a nie, nie pozwalasz, ponieważ one ci jeszcze są potrzebne do czegoś. Tak jak człowiek czasami mówi, jak załatwię temat w ten sposób, jak myślę, to wtedy można zburzyć to, co mi pomoże za, załatwić ten temat. <grych> Ale gdy załatwisz ten temat, ta warownia się jeszcze bardziej umocni, będzie ci jeszcze trudniej ją zburzyć. A więc zburz ją teraz, kiedy już wiesz, że powinna być zburzona. Niech Pan będzie z tobą i ze mną, ten wspaniały Wódz Jezus Chrystus, abyśmy... Z nim burzyli i z nim budowali. Amen.